Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Już po raz kolejny w Sieradzu startuje projekt Ferie bez prądu. Inicjatorami są założyciele sieradzkiej Nerdosfery, zajmującej się na co dzień wydarzeniami kulturalnymi w obszarze gier, filmów oraz książek fantazy. Celem inicjatywy jest zaszczepienie wśród młodzieży sympatii dla tradycyjnej rozgrywki, która nie potrzebuje komputerowych efektów specjalnych. W tym roku można liczyć na panele dyskusyjne o bestsellerach współczesnej fantastyki, a nawet na wykłady o tym, jak rysować komiksy. W tym roku jest zrobiona w trochę inny sposób niż dotychczas, ponieważ nie jest to pierwsza impreza Ferie bez prądu. W tym roku oprócz finału, który odbędzie się w ZPWP, postanowiliśmy również odwiedzić inne domy kultury i miejsca związane z kulturą. Będziemy jeździli po okolicznych miejscowościach, między innymi 20 stycznia, czyli jutro, będziemy w GOK Klonowa, gdzie od 10 do 15 będziemy pokazywać dzieciom i młodzieży z tego Domu Kultury gry strategiczne, figurkowe gry strategiczne, a także pokażemy, jak się maluje modele i figurki do takich gier. Każde dziecko będzie mogło sobie pomalować figurkę dostarczoną przez nas i zabrać ją do domu jako pierwszy element swojej gry. 21 stycznia będziemy w Gokis Zapolice. Tam program jest również, znaczy podobny. Będą gry bitewne, figurkowe, Ogniem i Mieczem oraz Warzone Resurrection. I też będzie możliwość malowania przez dzieci figurek. Również będą mogły sobie zabrać. 22 stycznia wracamy do Sieradza. Będziemy w Centrum Informacji Kulturalnej. Kulturalnej na rynku. Od 15 do 20 będziemy pokazywali gry strategiczne. Tutaj niestety nie będzie malowania figurek z racji tego, że no troszeczkę warunki nie pozwalają na to, żeby rozstawić duży stół z farbami. Od 15 do 20 będzie to spotkanie w CIK-u. 23 stycznia będzie GDK Burzenin. Tam będziemy tylko i wyłącznie pokazywać gry strategiczne dla dzieci, również od 10 do 15. 24 stycznia odwiedzimy Zduńską Wolę, Dom Kultury Ratusz. Tam od godziny 12 do 15 będą takie krótkie prelekcje dotyczące właśnie systemów historycznych i fantastycznych figurkowych gier bitewnych. Będą pokazy gier figurkowych oraz możliwość malowania figurek. We wszystkich przypadkach malowanie figurek kończy się tym, że dziecko może zabrać pomalowany przez siebie model do domu. Na koniec finałem tego przedsięwzięcia będzie dwudniowa impreza, która odbędzie się w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego przy ulicy Tysiąclecia 3 w Sieradzu. Będzie to impreza od 28 do 29 stycznia, gdzie przez cały pierwszy dzień i przez połowę drugiego dnia dzieci będą mogły korzystać z dużo większej ilości gier, tak strategicznych, jak i gier planszowych. Będą mogły skorzystać z prelekcji dotyczących literatury fantastycznej i science fiction. Będą mogły wziąć udział w panelach dyskusyjnych o Harrym Potterze i Grze o Tron. Także będą zorganizowane warsztaty przez rysownika komiksowego Skarże. Będą one dotyczyły właśnie komiksu, planowania historii w komiksie. One się odbędą w pierwszy dzień właśnie Ferii bez prądu. Na koniec pierwszego dnia będzie również konkurs wiedzy o Harrym Potterze, w którym dzieci i młodzież będą mogły wygrać ciekawe nagrody. To poznanie, umiejętność grania, tak, w gry planszowe, to kształtuje wiele umiejętności fajnych, analityczne myślenie, które z całą pewnością później też w życiu czy zawodowym, czy w szkolnym można wykorzystać. Też tutaj chciałem nadmienić, że
wspólnie będziemy promować też dla źródło, która dotyczy przecież Sieradza, także ona będzie prezentowana w tych miejscach, gdzie ferie bez prądu się pojawią. Tak. I serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, żeby pojawiali się zarówno w tych miejscach w regionie, gdzie będą ferie bez prądu. Tak, przede wszystkim zapraszamy na finał. 28-29 tak. stycznia zespół placówek tak. chowania pozaszkolnego w Sieradzu. Inicjatywa, która powstała w kręgach pasjonatów gier planszowych, szybko znalazła poklask wśród młodzieży i dorosłych. Ferie bez prądu to projekt, który już teraz stał się zimową tradycją w regionie. Pomysł powstał w taki sposób, że zebraliśmy się grupą ludzi, którzy interesują się takimi rzeczami. Zaszczepiliśmy też tą pasję u kilku innych osób i w pewnym momencie pomyśleliśmy, że pasowałoby znaleźć kolejne osoby, które by chciały z nami w to grać. Zorganizowaliśmy klub przy ZPWP, jest Perun Sieradzki Klub Gier. Spotykamy się w czwartki. Dodatkowo, żeby jakby rozszerzyć grono ludzi, do których moglibyśmy trafić, postanowiliśmy zorganizować większą imprezę w stylu konwentu. Zorganizowaliśmy pierwszą Nerdostradę Sieradzką, to był taki duży konwent, on był 2 lata temu. Potem zorganizowaliśmy pierwsze ferie bez prądu. To odnosiło jakieś tam sukcesy, były efekty, nowe dzieci przychodziły, nowa młodzież przychodziła grać z nami w grę. I dlatego postanowiliśmy to kontynuować i organizować kolejne ferie bez prądu. Główna propozycja to jednak Games Room z grami planszowymi. Inicjatywa startuje 28 stycznia w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu przy ulicy Tysiąclecia 3 o godzinie 10, a zakończy się 29 stycznia po południu.